Dzień dobry serdecznie. Dzisiaj zapowiedziana przeze mnie już wczoraj petarda. Zostałem zaproszony przez EA Sports do wytypowania swojej jedenastki TOTY, za co wielkie dzięki. I stwierdziłem, że skoro mam wybrać konkretną jedenastkę, to potrzebuję do tego konkretnej ekipy. Producenci, zawodowi piłkarze, raperzy, ludzie ze świata internetu i to, co ich łączy, to zamiłowanie do gry FIFA 21. I jeszcze jedna ważna niespodzianka. Jedną z pozycji wybierzecie wy. Sami zobaczcie, jak to będzie wyglądało. Każdy z zaproszonych gości dostanie pulę zawodników, spośród których wybierze jednego, który trafi do naszej jedenastki TOTY. A zapewne dobrze wiecie, czym jest jedenastka Team of the Year, bo czeka na nią cała społeczność gry FIFA co roku. Wybrani zawodnicy zostaną przedstawieni w formie specjalnych kart w trybie FUT 21. W takim razie zobaczmy na pierwsze nominacje. Zaczynamy od wyboru lewego napastnika. Oto 6 kandydatur. Cristiano Ronaldo, 35-letni Portugalczyk z Juventusu. Jack Grealish, 25-letni Anglik z Aston Villa. Lorenzo Insigne, 29-letni Włoch z Napoli. Sadio Mané, 28-letni Senegalczyk z Liverpoolu. Neymar Junior, 28-letni Brazylijczyk z PSG. Raheem Sterling, 26-letni Anglik z Manchesteru City. Wyboru dokona jeden z najbardziej utalentowanych raperów młodego pokolenia, zaraz po premierze swojej najnowszej płyty, ale również miłośnik gry FIFA. Przed Wami BDOS. Siemano, z tej strony BDOS2115. Jako fan Manchesteru United jestem zmuszony przyznać, że najlepszym lewym skrzydłowym w 2020 roku był Sadio Mane, który razem z Liverpoolem zdominował Premier League i odegrał w tym kluczową rolę. Wszystkiego dobrego. Dzięki BDOS-owi mamy już lewego napastnika. Kogo wybierzemy na prawą stronę? A w zasadzie kogo wybierze Juras, komentator sportowy, również zawodnik MMA, a dla mnie no, kolega z osiedla, bo wychowywaliśmy się przecież na jednym podwórku. Poznajmy nominację. Angel Di Maria, 32-letni Argentyńczyk z PSG. Paulo Dybala, 27-letni Argentyńczyk z Juventusu. João Félix, 21-letni Portugalczyk z Atletico Madryt. Lionel Messi, 33-letni Argentyńczyk z Barcelony. Mohamed Salah, 28-letni Egipcjanin z Liverpoolu. Cześć, z tej strony Juras. Mój wybór najlepszego prawego napastnika w FIFA, no to będzie zdecydowanie, mimo że z Liverpoolu, a ja jestem fanem United, Mohamed Salah. Szybki, wytrzymały, świetna lewa noga i choć dribbling na 4 gwiazdki, to wystarczy, aby wszystkich robić, schodzić, podkręcać i strzelać dobre bramki. Dzięki Juras za Twój wybór. Brakuje nam w takim razie już tylko środkowego napastnika. Zobaczmy, spośród kogo będzie można wybrać. Francesco Caputo. André Silva. Ben Yedder. Karim Benzema. Erling Haaland. Ciro Immobile, Danny Ings, Joselu, Harry Kane, Andrzej Kramaric, Robert Lewandowski, Romelu Lukaku, Kylian Mbappé, Luis Suarez, Jamie Vardy. Tutaj teoretycznie wybór jest w miarę oczywisty, ale czy tak samo będzie w przypadku naszego gościa? Kogo wybierze on, człowiek, którego podobno nie da się nie lubić, który, jak sam mówi, jest wesoły, bo jeszcze nikt nie zdążył go zdenerwować. Hype man Kwe Bonafide, podróżnik, fan serii FIFA i piłki nożnej, Krzy Krzysztof. Serwus, z tej strony Krzy Krzysztof. Wydaje mi się, że dostałem chyba najłatwiejsze zadanie, ponieważ muszę wybrać najlepszego środkowego napastnika. No i mimo, że wśród nominowanych są sami topowi zawodnicy, którzy mają za sobą świetne sezony, to no, umówmy się, że wybór może być tylko jeden, mianowicie Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski wygrał w zeszłym sezonie wszystko, co było do wygrania, poza oczywiście złotą piłką, którą moim zdaniem France Football powinno ładnie zapakować w paczuszkę i priorytetem wysłać pod drzwi lewego z takim liścikiem z przeprosinami, że musiał czekać zbyt długo. A tak zupełnie poważnie, to no lewy był królem strzelców wszystkich rozgrywek, w których brał udział w zeszłym sezonie, co tylko podkreśla jego wielkość. Nawet w FIFA, gdy ma piłkę przy nodze, wystarczy kliknąć kółko i piłka wpada do bramki. Kółko albo kwadrat, bo niektórzy mają strzał na kwadracie. Także no, wybór to tylko formalność. Robert Lewandowski, pozdro.
Dzięki, Krzysztof, za Twój typ i to zamyka nam już całą formację ataku. I to, co w wyborach Toty jest najfajniejsze, te wybory są bardzo indywidualne. Każdy z nas może dokonać swoich wyborów i też możecie ocenić, jak podoba Wam się zestawienie, które naszych trzech gości wybrało. A my przechodzimy dalej do linii pomocy. Nominowani w kategorii lewy pomocnik zostali Oussem Ouar, 22-letni Francuz z Olympique Lyon, Robin Gosens, 26-letni Niemiec z Atalanty, Rafael Guerreiro, 27-letni Portugalczyk z Borussii Dortmund, Son, 28-letni Koreańczyk z Tottenhamu, Nabil Fekir, 27-letni Francuz z Realu Betis, Mikel Merino, 24-letni Hiszpan z Realu Sociedad. Jednego z nich wytypuje trzykrotny reprezentant Polski, jeden z najbardziej utalentowanych zawodników młodego pokolenia, który ma za sobą fenomenalny rok. Mistrzostwo Polski, wielomilionowy transfer do Premier League, a również ambasador gry FIFA, Michał Karbownik. Siemka, z tej strony Karbo. Moim zdaniem najlepszym lewym pomocnikiem w 2020 roku był Son. Wybieram go dlatego, że nieraz w pojedynkę wygrywał mecze Tottenhamowi w tak ciężkiej lidze. A po drugie to jest kompletnym zawodnikiem, świetnie się go ogląda na boisku i dlatego dla mnie jest najlepszym lewym pomocnikiem. Pozdrawiam. Dzięki, Michał, za Twój typ. Na pewno głos zawodowego piłkarza jest istotny, a to nie ostatni w naszym zestawieniu, ale najpierw swój głos odda producent muzyczny, który produkował m.in. płyty BDOS-a, Lanek. Ciężko sobie wyobrazić wiele płyt bez jego udziału, a my nie wyobrażamy sobie naszej jedenastki Toty bez jego głosu. Poznajmy nominacje. Bruno Fernandes, Papu Gomes, Jordan Henderson, Mateo Kovacic, Toni Kroos, Luis Alberto, Marcel Sabitzer, Lars Stingl, Thiago. Siemano, z tej strony Lanek. Moim zdaniem najlepszym pomocnikiem 2020, środkowym pomocnikiem, był Bruno Fernandes z Manchesteru. Pozdro. Dzięki, Lanek, za Twój typ, a przed nami głos kolejnego zawodowego piłkarza. 14-krotny reprezentant Polski, który rozkochał w sobie całą piłkarską Europę po Euro 2016. Czy rozkocha również Was swoim typem? Sami sprawdźcie. Nominowani na ostatnią pozycję pomocnika są Joshua Kimmich, 25-letni Niemiec z Bayernu Monachium, Kevin De Bruyne, 29-letni Belg z Manchesteru City, Dani Parejo, 31-letni Hiszpan z Villarreal, Renato Sanchez, 23-letni Portugalczyk z Lille. A wyboru dokona Bartosz Kapustka. Cześć, tu Kapi. Moim zdaniem najlepszym pomocnikiem z nominowanych był Kevin De Bruyne. Ma świetną technikę, potrafi wykreować sytuację bramkową z niczego. Dla mnie to piłkarz kompletny. Coraz mniej znaków zapytania w naszej jedenastce Toty. Zamykamy formację pomocników i przenosimy się do obrony. Zaczynamy od lewej obrony, a wyboru dokona osoba, która interesuje się modą, streetwearem, ale również serią FIFA. Paweł Grajl, którego na pewno kojarzy każdy, kto odwiedził pewne kultowe miejsce w Warszawie. Poznajmy nominacje. Andrew Robertson, 26-letni Szkot z Liverpoolu. Jordan Amavi, 26-letni Francuz z Marsylii. Angelinho, 24-letni Hiszpan z RB Lipsk. Alfonso Davies, 20-letni Kanadyjczyk z Bayernu Monachium. Jordi Alba, 31-letni Hiszpan z FC Barcelony. Teo Hernandez, 23-letni Francuz z AC Milan. Siema, z tej strony Paweł Grajl. Wybór lewego obrońcy jest to oczywisty. Z mojej strony Alfonso Davies z Bayernu Monachium. Przede wszystkim mam przed oczami tę asystę z Barceloną w Lidze Mistrzów. Mam również tego zawodnika na lewej obronie w swoim składzie Ultimate Team. Także chętnie zobaczyłbym go na karcie z drużyny roku. Pozdrowienia dla wszystkich graczy. Dzięki, Paweł, za Twój wybór. To najmłodszy lewy obrońca, który był nominowany, ale chyba wszyscy się zgodzimy, że nie można było wybrać kogoś innego. Zresztą ci zawodnicy z Ameryki Północnej powoli szturmują europejskie boiska. Ale zobaczmy, kogo wybierze kolejny gość na środek obrony. Oto nominowani.
Virgil van Dijk, 29-letni Holender z Liverpoolu. Francesco Acerbi, 32-letni Włoch z Lazio. Stefan de Vrij, 28-letni Holender z Interu. Mats Hummels, 32-letni Niemiec z Borussii Dortmund. Wybierze go człowiek, który streetwear ogarnia równie dobrze co aparaty fotograficzne, członek ekipy Friza i również kibic Liverpoolu. Nowciu. Siema, z tej strony Nowciak, jestem ogromnym fanem Liverpoolu, dlatego wybór środkowego obrońcy dla mnie był bardzo prosty. Według mnie będzie to oczywiście Virgil van Dijk. Czy kibic Liverpoolu mógł dokonać innego wyboru? Virgil van Dijk dołącza do Davisa i tworzy nam się naprawdę potężna linia obrony, a przed nami jeszcze dwa typy i pamiętajcie, że to wy wskażecie bardzo ważne ogniwo tej jedenastki. Ale przejdźmy do drugiego środkowego obrońcy. Szczerze wam powiem, gdyby dać skład, który tworzymy tutaj na przestrzeni tego odcinka Miłoszowi 93, to pokonałby chyba każdego. Nominowani na te pozycje są Kimpembe, 25-letni Francuz z PSG, Aymeric Laporte, 26-letni Francuz z Manchesteru City, Sergio Ramos, 34-letni Hiszpan z Realu Madryt, Thiago Silva, 36-letni Brazylijczyk z Chelsea. Siema, Miłosz 93 z tej strony. Według mnie najlepszym środkowym obrońcą w roku 2020 był zdecydowanie Sergio Ramos. Uważam, że miał on ogromny wpływ na to, że Real Madrid sięgnął po Mistrzostwo Hiszpanii. Do tego strzelał dużo bramek, grał super w defensywie i myślę, że w 100% zasłużył na miejsce w 11 roku. Pozdrawiam, trzymajcie się. Dzięki Miłosz za twój typ. Typ zawodowego e-sportowca jest jak najbardziej ważny w tym rankingu i to sprawia, że brakuje nam już tylko jednego obrońcy, prawego obrońcy. I tutaj pozwolicie, że ja dokonam wyboru. Do wyboru był Trent Alexander-Arnold, Jesus Navas, był Marquinhos, był Ginter, ale powiem szczerze, wybieram Anglika. Trent Alexander-Arnold moim zdaniem jest najlepszym obecnie prawym obrońcą, jaki w ogóle biega po europejskich boiskach i nie wyobrażam sobie, nawet pomimo dobrej formy rywali, żeby wybrać tutaj kogoś innego. I teraz najważniejsze, niespodzianka. Ostatnią pozycję wybierzecie wy. Piszcie w komentarzach, kogo dalibyście do naszej jedenastki TOTY na pozycji bramkarza. I pamiętajcie o jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy. Do 18 stycznia na stronie EA Sports Team of the Year możecie głosować na swoją jedenastkę TOTY i decydować o tym, którzy z tych zawodników trafią do serii FUT 21 jako karty specjalne. W poniedziałek dam wam znać, kogo wybraliście do naszej jedenastki. Wielkie dzięki za dzisiaj. Dawajcie znać, jak podobało wam się to zestawienie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!